Meli wreszcie spuści z tonu i pogodzi się z Zajneb? W 30. odcinku serialu Miłość i Nadzieja dziewczyna na polecenie ojca będzie musiała przeprosić koleżankę. Miłość i Nadzieja – przełomowy moment dla Meli i Zajneb. W 30. odcinku serialu Miłość i Nadzieja emocje sięgają zenitu, gdy Meli, pod silnym naciskiem ze strony swojego ojca Bulenta, zmuszona jest stawić czoła swojemu lękowi i dumie. Z początku, Meli nie zamierza przepraszać Zajneb. Jej gniew i niechęć wobec dziewczyny, której życie wydaje się być pełne trudności, są zbyt silne, by pozwoliła sobie na tak wielką zmianę. Nie będę nikogo przepraszać, krzyczy Meli w stronę ojca, próbując wyrazić swoją frustrację. Jednak Bulent, stanowczy i zdeterminowany, nie zamierza ustąpić. Z głosem pełnym autorytetu, ostrzega córkę, jeśli tego nie zrobisz, poniesiesz konsekwencje. Te słowa stają się punktem zwrotnym w myśleniu Meli. Choć w jej sercu nadal walczą gniew i upór, zaczyna dostrzegać, że być może warto podjąć ten trudny krok, by uniknąć kary i zyskać choć odrobinę spokoju. W końcu, mimo wewnętrznego oporu, decyduje się na konfrontację z Zajneb. Dziewczyny stają naprzeciw siebie, a cisza między nimi staje się niemal namacalna. Zajneb, której oczy pełne są smutku i zmieszania, patrzy na Meli, nie wiedząc, czego się spodziewać. Czego ode mnie chcesz? Pyta, próbując zrozumieć intencje swojej dawnej rywalki. Meli, z drżącym głosem i wzrokiem pełnym niepewności, w końcu przełamuje swoje opory. Niczego, ale rodzice chcą, żebym cię przeprosiła, zaczyna, starając się zapanować nad emocjami. Przepraszam za to, co powiedziałam wczoraj, ale nie zapominaj o tym, o swoim ojcu, dodaje, otwarcie nawiązując do bolesnej prawdy, którą Zajneb nosi w swoim sercu. Miłość i nadzieja, tajemnice i prawda, choć przeprosiny Meli mogłyby wydawać się zbyt powierzchowne, w rzeczywistości kryje się za nimi znacznie więcej. Meli, mimo swojego chłodnego i nieprzystępnego charakteru, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej wcześniejsze słowa mogły zranić Zajneb bardziej, niż początkowo myślała. Jednak nie jest w stanie całkowicie odpuścić, wciąż przypomina Zajneb o jej ojcu, wskazując na to, że prawda, której wszyscy dorośli starają się unikać, w końcu musi wyjść na jaw. Dorośli ukrywają prawdę, mówi Meli, a jej słowa niosą za sobą ciężar ukrytych tajemnic. Albo to wszystko zignorujesz, albo zaakceptujesz to i pójdziesz szukać swojego ojca, dodaje, sugerując Zajneb, że nadszedł czas, by zmierzyła się z własną przeszłością. W tle tej napiętej rozmowy, w domu Meli i Zajneb panuje atmosfera pełna oczekiwania i niepokoju. Rodziny obu dziewczyn przyglądają się ich konfrontacji, zastanawiając się, czy uda im się zażegnać konflikt. Bulent, który zainicjował te przeprosiny, w końcu może odetchnąć z ulgą, widząc, że jego córka podjęła decyzję, której wcześniej unikała. Czy jednak to pojednanie przetrwa próbę czasu?
Czy Meli i Zajneb będą w stanie odbudować swoje relacje, czy też ich przeszłe urazy i tajemnice okażą się zbyt trudne do przezwyciężenia? Miłość i nadzieja, zawirowania losu, podczas gdy Meli i Zajneb próbują znaleźć wspólny język, w innych zakątkach ich świata także nie brakuje dramatów. Zafer, zdeterminowany, by chronić to, co dla niego najważniejsze, urządza awanturę Bulentowi z powodu Egem. Ich napięta rozmowa staje się kolejnym przykładem na to, jak skomplikowane i nieprzewidywalne są relacje międzyludzkie w ich życiu. Yildiz, w desperackiej próbie rozwiązania swoich problemów finansowych, odrzuca wsparcie Suata i decyduje się na ryzykowny krok, zwraca się po pomoc do lichwiarza. Ten wybór może mieć dalekosiężne konsekwencje, które wpłyną na jej przyszłość i bezpieczeństwo jej rodziny. W międzyczasie, Elif natrafia na dowód nieuczciwości Suata, który może wywrócić jej życie do góry nogami. Czy zdecyduje się ujawnić to, co odkryła, czy też spróbuje to wykorzystać na swoją korzyść? W tle tych wydarzeń, intryga przygotowana przez Belkis nie idzie zgodnie z planem, co tylko dodaje napięcia do i tak już skomplikowanej sytuacji. Miłość i nadzieja, decyzje i konsekwencje, wszystkie te wydarzenia prowadzą do jednego nieuniknionego wniosku, życie Meli, Zajneb i ich bliskich nigdy nie będzie już takie samo. Decyzje, które podejmują, mają swoje konsekwencje, które będą odczuwalne w kolejnych dniach i tygodniach. Meli, która w końcu odważyła się przeprosić Zajneb, staje przed wyzwaniem zrozumienia, jak jej słowa wpłynęły na życie tej młodej dziewczyny. Zajneb z kolei, choć zaskoczona przeprosinami, zaczyna zastanawiać się, co tak naprawdę kryje się za tymi tajemnicami, o których wspominała Meli. Czy zdecyduje się na poszukiwania swojego ojca, mimo wszystkich trudności, które może napotkać na swojej drodze? Jak potoczą się losy bohaterów serialu Miłość i Nadzieja? Jedno jest pewne, nic nie pozostanie bez wpływu na ich przyszłość, a każdy krok, każda decyzja będzie miała swoje odbicie w losach całej społeczności, w której żyją.